Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z badań operacyjnych, z gier z naturą chciałam Wam omówić kryterium Bayesa Laplace'a. Ono generalnie sprowadza się do liczenia wartości oczekiwanej dla każdego z podejmowanych wariantów decyzji na zasadzie średniej arytmetycznej, gdzie wagami jest powiedzmy liczba tych stanów natury. Zwróćcie uwagę tak, w kryterium przyjmujemy, że prawdopodobieństwo zaistnienia każdego ze stanów natury jest jednakowe, czyli dla każdej decyzji liczymy średnią arytmetyczną, gdzie stanowi to sumę tych prawdopodobieństw razy możliwa do osiągnięcia korzyść, a następnie wybieramy tę z nich, dla której otrzymano najwyższą wartość oczekiwanego zysku. Dobra, generalnie chodzi o to, że to jest nasz wzór, do którego będziemy podstawiać i w przypadku zadania, gdzie mamy do rozważania, które ziarno obsadzić na danym polu, w zależności jaki będzie typ pogody latem, mamy określone, powiedzmy, określony rozkład prawdopodobieństwa tych stanów natury. Zakładamy, że są takie same szanse na to, że będzie zimno, że jak będzie ciepło, albo że będzie ciągle upał. A więc jeżeli mamy cztery stany natury, to każde z prawdopodobieństw każdego ze stanów wynosi 0,25, czyli 1/4. A jeśli tak jak u nas mamy trzy stany natury, zimno, ciepło, upał, to każde z nich jest tak samo prawdopodobne 0,33. To, co tutaj zostało wklejone do tabeli, są to możliwe korzyści w związku z tym, że będzie obsadzone pole ziarnem A, ziarnem B albo ziarnem C, w zależności od tego, jaka będzie ostatecznie pogoda. Jeżeli mamy do podjęcia trzy decyzje, to mamy N równe 3, czyli mamy trzy stany natury do rozważenia. I teraz oczekiwana korzyść przy decyzji A to jest 1/3 razy ten wynik plus 1/3 razy ten wynik i 1/3 razy ten wynik. Generalnie 600. Dlaczego? Bo po prostu uważam, że takie jest proste założenie, że każda z tych korzyści jest tak samo prawdopodobna. Jeżeli biorę pod uwagę oczekiwaną korzyść z podjęcia decyzji B, też uważam, że tak samo prawdopodobne jest 300 jak 1600 i drugie 1600. A więc 1/3 razy 300, 1/3 razy 600 plus 1/3 razy 600, 1600 wiadomo, czyli oczekiwana wartość to jest 1166. I teraz oczekiwana korzyść w przypadku decyzji C to też jest tak samo, zakładam, prawdopodobne osiągnięcie pogody zimnej, jak i ciepłej i upalnej. A więc 1/3 razy korzyść plus 1/3 razy korzyść, 1/3 razy korzyść. Wychodzi mi 2400. A więc w tym momencie największa możliwa taka oczekiwana, uśredniona korzyść, jaka mnie czeka, to 2400. Oznacza to tyle, że najlepszą decyzją z punktu widzenia tego kryterium, czyli Bayesa Laplace'a, jest produkcja ziarna C. Jeżeli potrzebujecie pomóc sobie z rozwiązaniem swoich zadań, możecie od razu pisać na zadania@projekty.małpa.pl. Gdy będę miała możliwość, odpiszę na Waszego maila. Jeśli chodzi o YouTube'a, pamiętajcie, że wszystkie materiały są dla Was. Zakres tego, w czym mogę ja pomóc, jest na stronie zadania@projekty.pl. Wszystkie filmy posegregowane są w playlisty tematyczne. Każdy film możecie oczywiście naturalnie komentować, lajkować, subskrybować, zadawać pytania. Wszystko jest dla Was. Udostępniajcie te filmy znajomym, aby oni również mogli się z danym tematem sprawnie zapoznać. Więc ja zapraszam do nauki. Pamiętajcie, że obejrzenie takiego jednego filmu nie gwarantuje Wam w życiu, że dany temat w pełni zrozumiecie. Trzeba przeliczyć wszystko najlepiej samodzielnie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dalszej nauki.